Witam wszystkich, nazywam się Konrad Laskowski i chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak spotkałem Boga. Będzie to streszczona wersja, zaraz tego, że dzisiaj mam i tak przedłużone, także się nie martwcie. Także pierwsza rzecz to taki kontekst. Ja pochodzę z Rakowa Mazowieckiej, z rodziny, gdzie wychowała od 6 roku życia mnie tylko i wyłącznie mama. I w wyniku czego w naszym domu na mnie panował taki duch depresji i ogólnie taki klimat, że nic jest niemożliwe i że właściwie sprawy urzędowe czy jakieś proste rzeczy do załatwienia są arcytrudne i wszystko było niepozałatwiane, niepogarniane. Taka to sytuacja była, taki kontekst. Gdzieś tam życie płynęło, poszedłem, wyjechałem w ogóle z Rawy do Łodzi, poznałem dziewczynę, bo jestem parę ładnych lat, ale też nie było to z jakiegoś Bożego prowadzenia, było to takie czysto, można powiedzieć, cielesne, tak, teraz mówimy to. Więc byłem tam 6-7 lat nawet z nią. I gdzieś po drodze wydarzyło się coś takiego, że ona w ogóle wyjechała. Ja zostałem sam i się w ogóle zaczęły rozpadać wszystkie rzeczy. I pierwszy raz w ogóle poczułem takie... Znaczy ja cały czas chodziłem z takim jakimś obciążeniem, w ogóle nawet nie umiałem go nazwać, ale właściwie też czułem, że nic jest niemożliwe, że rzeczy są trudne do zrobienia wszystkie i że za cokolwiek praktycznie nie zabiorę, to jakby... Znaczy jest mała szansa, że mi to wyjdzie. Jakby gdzieś cały czas z tyłu głowy miałem taką, nie wiem, program takiej porażki po prostu. I któregoś razu... Niedaleko mnie tam w Łodzi, gdzie mieszkałem, był taki kościół jezuitów, gdzie raz w miesiącu mieli mszę o uzdrowienie, na której wielbiło się Boga, jakby tam, gdzie byli uzdrawiani, gdzieś Duch Święty przepływał przez to wszystko. I tam pierwszy raz doświadczyłem tak naprawdę żywego Boga. Nie Boga, który jest jakimś Bogiem rytuałów i religii, ale Boga, który naprawdę był żywy. I teraz to, co się... Tam taki miałem pierwszy przełom, bo uważam, że gdzieś tam jakieś takie trzy najważniejsze przełomy. Pierwszym najważniejszym przełomem było to, że ja w ogóle tam poszedłem i odważyłem się uwielbiać gestami. Znaczy na tych odnowowych mszach katolickich, nawet gdzie tam jakby działo się w Duchu Świętym, sytuacja wygląda tak, że i tak jest to w pewnym sensie forma, no bo nawet ludzie, którzy uwielbiają, to uwielbiają w sposób tak, że jest jedna osoba, która pokazuje, jak uwielbiamy wszyscy, tak? Także no, jest to, ale i dla mnie to było szczyt żenady i dla mnie było bardzo trudną rzeczą wyjść przed Kościół i w ogóle uwielbiać razem gestami w ogóle Boga, nie wiem, przed Bogiem wykonywać jakieś ruchy, bo zwykle stałem, jeśli w ogóle to się modliłem w środku, tak? I to była trudna rzecz, ale w momencie, kiedy się pierwszy raz odważyłem, to miałem pierwszy przełom i doświadczenie tego, że Duch Święty przez mnie przepływa i że mogę po prostu jakby w jakiś sposób poddałem moje ciało działaniu Ducha Świętego, co każdemu bardzo polecam, bo to był pierwszy przełom w moim życiu, gdzie bardzo Bóg zaczął działać przeze mnie. Kolejny przełom był wtedy, kiedy to też jeszcze było w Kościele katolickim, gdzie powiedział tam ktoś po prostu podczas tego tam nabożeństwa, żeby złożyć wszystkie rzeczy na Pana, żeby złożyć wszystkie rzeczy na Jezusa i wszelkie troski, wszelkie w ogóle swoje koncepcje. Ja wtedy nie wiedziałem, że tak naprawdę to ja wtedy mu oddałem życie. Dzisiaj właśnie sobie poskładałem w całość, że ja wtedy właściwie poddałem. Wtedy to był moment, gdzie ja wszystko, co wtedy potrafiłem, co wtedy mi przyszło na myśl, oddałem Bogu. I dosłownie rozpłakałem się w środku kościoła, co też było kolejnym przełomem dla mnie i oczyściłem się z wszelkich takich, nie wiem, parę ton ze mnie zeszło po prostu, ciężko w ogóle mówić, co to było. To był drugi przełom. No ale gdzieś tam w tym kościele niestety nie byłem w stanie wytrzymać dłuższy czas, bo problem jest taki, że religia działa tak, że jest jak taki, znaczy... Bogiem jak się żyje, no to jest tak, że jest jak wiatr, że nie wie się tak naprawdę, w którą stronę się pójdzie, że tak jest z tymi, którzy z ducha rodzili się, że są jak wiatr i nie wiadomo, w którą stronę się pójdzie. A religia chce zrobić, to usztywnić po prostu, zrobić z tego jakąś formę. I tak jak człowiek, nie wiem, z Bogiem się chodzi, to jest się takim wilkiem biegnącym po lesie, a religia zastrzela tego wilka, wpakowuje w niego trociny i stawia go w Muzeum Leśnictwa w ogóle. I takie są kościoły, które są, wyglądają jak Muzeum Leśnictwa. I idziesz i jesteś nawet w takim kościele odnowowym, gdzie teoretycznie Duch Święty przepływa, ale to jest ekumeniczne tak naprawdę. Bo z jednej strony mówi się, Bóg nie zamieszkuje świątyni zbudowanych ręką ludzką, Bóg jest w nas, uwielbiamy Boga, a za chwilę mówi się, że Bóg jest w tej szafce tu w środku. To jest niespójne i to jest dla mnie tą ekumenię, jakbym miał tego obrazu przywołać, to jest tak jakby wziąć tego wykładanego trucinowego wilka
i drugiego wilka, żeby z nim kopulował jak z taką maskotką. To jest taki mniej więcej obraz. I to jest, uważam, że bardzo proroczy obraz tego zjawiska. Także dlatego mnie tam już nie ma. I trzeci w ogóle takie doświadczenie Boga, trzeci przełom, który przyjąłem, to było wtedy, kiedy zrozumiałem, że ta prawda, która jest w ogóle... prawda, którą Bóg w ogóle daje, która jest zapisana w Piśmie Świętym, który też Bóg przemawia do mnie tą prawdę, bo często miałem najpierw objawienie, dopiero potem czytałem coś w Piśmie Świętym, że w ogóle taka prawda Boża istnieje. Zrozumiałem, że ona działa i że naprawdę można się oprzeć na tej prawdzie, jak na... Ja jakieś miałem bardzo intelektualne takie podejście, czasami jeszcze część mnie jeszcze taka jest. I dla mnie takie prawa fizyki, że na przykład budujesz most w oparciu o pewne wzory matematyczne i ten most stoi, bo użyję tych właściwych wzorów, to do mnie przemawiało. I ja zrozumiałem, że prawda Boża to jest taka naprawdę coś, na czym jak się oprzesz, to ci życie zadziała, że ty możesz popłynąć po prostu. Jeżeli zastosujesz te prawdy, to... I to był trzeci przełom w moim życiu, w chodzeniu z Bogiem, który powodował, że poszedłem dalej. I teraz dzisiaj w ogóle, tak jak zawsze jakoś miałem opór, żeby właśnie powiedzieć to, to dzisiaj poczułem właśnie, że to jest właściwy czas, żeby wam powiedzieć, że jak to jest po prostu chodzić z Bogiem. Znaczy teraz, jeśli ktoś dzisiaj ma coś takiego, że się waha, jeżeli ktoś ma dzisiaj jakąś obawę w sercu, czy w ogóle Bóg jest w tym miejscu, czy Bóg jest w innym miejscu, to chciałbym, żeby w ogóle wyłączył sobie to w tym momencie, bo Bóg będzie z nim zawsze i jeśli on zawoła w dowolnym miejscu, to go poprowadzi i jeżeli do tej pory był w złym, niewłaściwym miejscu, to go wyprowadzi. Jesteś tym człowiekiem, który bardzo dużo rzeczy w życiu podważał i tak naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę mocno intelektualnie chciałem podważyć Boga i te wszystkie prawdy, które są, ale się nie dało, bo to się broni po prostu. Uważam, że to się broni i że to po prostu jest, że to jest prawda. Bo taka prawda filozoficzna nawet tego słowa znaczenie, że to jest zgodne z rzeczywistością, bo to jest Bóg, bo Bóg to jest tak naprawdę prawda. Amen. Amen.